W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak dzięki planowaniu treści i optymalizowaniu filmów i procesów możesz prowadzić skuteczny kanał na YouTube. Zostań ze mną. Nazywam się Agata Guzy i prowadzę YouTube dla początkujących. Jestem autorką e-booka, którego premiera ma miejsce 8 marca. Jest to tytuł YouTube dla początkujących, z którego możesz dowiedzieć się krok po kroku, jak zaplanować swój kanał, jak go założyć, jak tworzyć treści, jak usprawnić ten proces. Tymczasem dzisiaj nawiążemy do ostatniego wideo, w którym omawiałam, jak zacząć z kanałem na YouTube i dzisiaj rozwiniemy ten temat trochę bardziej, aby prowadzić ten kanał skutecznie. Pokażę Ci kilka taktyk, które pomogą Ci w prowadzeniu kanału na YouTube. Pierwszą taktyką jest planowanie filmów na kolejny miesiąc co najmniej. Jeżeli planujesz 4 filmy w miesiącu, to planujesz sobie 4. Jeżeli częstotliwość filmów, jeżeli Twój harmonogram jest jakby bardziej szeroki, no to planujesz ich więcej na dany miesiąc. Natomiast siadasz po prostu, wypisujesz sobie pomysły na filmy na cały miesiąc, zapisujesz sobie tytuły, pamiętasz o słowach kluczowych, docelowo po prostu masz wymyślić taką liczbę tytułów, jaką chcesz w danym miesiącu opublikować, a następnie robisz sobie zarys tego, co będzie w tych filmach, a najlepiej już takie skrypty, które punkt po punkcie będą pokazywały, jak będzie po kolei szło Twoje wideo. To nie ma być słowo w słowo napisane, co będziesz mówić, to ma być po prostu taki schemat, dzięki któremu będziesz wiedzieć, co będziesz mówiła, co będziesz nagrywała w swoim filmie. Dzięki temu będziesz miała content już zaplanowany na cały miesiąc i następnie tylko i wyłącznie będziesz sobie stopniowo nagrywać te filmy. Kolejną rzeczą jest optymalizowanie filmów w studiu YouTube. Optymalizowanie filmów to jest jedna z najważniejszych taktyk, które sprawią, że Twój kanał będzie skuteczny, a Twoje filmy będą docierały do potencjalnych klientów, będą docierały do widzów, ponieważ algorytm będzie Tobie przychylny i będzie chciał polecać te filmy widzom. Dlatego optymalizowanie filmów w studiu YouTube to jest pierwsza rzecz, której musisz się naprawdę nauczyć i do niej przyłożyć. Wejdź sobie w studio YouTube, zobacz, co dokładnie można w danym filmie ustawić. Są tam tytuły, opisy, playlisty, jest ekran końcowy, są karty. Można ustawić premierę filmu, kiedy to Twój film odbywa się premiera i jest czat, kiedy możesz rozmawiać ze swoimi widzami. Zapoznaj się ze studiem YouTube dogłębnie. Poznaj je jeszcze zanim będziesz optymalizować swój pierwszy czy kolejny film następnym razem. Poznaj studio YouTube i pamiętaj o tym, że to jest taki krok, na który warto poświęcić czas, ponieważ on procentuje dla Twojego filmu później przez cały czas, kiedy ten film jest na Twoim kanale. No i trzeci punkt, o którym chciałabym Ci powiedzieć, to jest optymalizowanie Twojej pracy, aby była ona bardziej efektywna, żebyś była bardziej produktywna, żeby ta maksymalna produktywność się w Tobie rozwinęła. I tutaj jest kilka taktyk, które możesz zastosować. Pierwszą rzeczą jest to, aby zrobić sobie schematy. O czym tutaj mowa? Możesz sobie zrobić schemat opisu, czyli zastanowić się, co w każdym opisie do każdego filmu powinno być. Dla przykładu będzie to opis Twojego kanału, o czym opowiadasz. Będą to linki do Twoich zewnętrznych miejsc, typu Twoja strona internetowa, Twój fanpage, Twój Instagram. Będą tam także mogły być linki do zapisu na Twój lead magnet, na Twoją stronę zapisu. Te rzeczy, które tam na stałe mogą być, zrób sobie taki schemat, zapisz go na przykład w notatniku i później tylko za każdym razem będziesz sobie kopiować tą część i dopisywać 3-4 zdania na początku wypełnione słowami kluczowymi, które będą opisywały ten już szczególny dany film. Tak samo, jeżeli chodzi o schematy, możesz zadziałać z tagami. Wypisz sobie tagi, które opisują Twój kanał, to czym się zajmujesz, ponieważ one będą także tak naprawdę opisywać każde wideo, ponieważ
Chodzi o to, żeby tematyka naszego kanału była spójna. I następnie, mając ten schemat, znowu będziesz z niego korzystać i dodawać jedynie jakieś konkretne tagi, które będą przychodziły Ci do głowy w przypadku danego nowego wideo. No i a propos tej optymalizacji pracy, optymalizacji czasu pracy i tej produktywności, ostatnią rzeczą jest to, aby tworzyć w blokach czasowych, czyli jeżeli wcześniej mówiliśmy o tym, żeby tworzyć sobie skrypty, zaplanować sobie tematy filmów, no to teraz siadasz i nagrywasz 4 filmy na dany miesiąc w jednym bloku czasowym. Nie skupiasz się na tym, żeby raz w tygodniu siąść i nagrać film do po prostu na dany tydzień i robisz to co tydzień. Co tydzień wyciągasz sprzęt, wyciągasz oświetlenie, robisz makijaż, wyrzucasz rodzinę z domu, żeby mieć spokój. Nie. Robisz to jeden raz, a porządnie. Siadasz, masz już skrypty wcześniej zrobione, które też najlepiej siąść i zrobić wszystkie jednocześnie. Nagrywasz i w tym bloku czasowym masz już to nagrywanie na dany miesiąc zakończone. Tak samo, później możesz montować też w jednym bloku czasowym, czyli siadasz i montujesz przez godzinę albo dwie. Tak samo, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów na YouTube, ustawiasz sobie je w trybie prywatnym i później sobie stopniowo optymalizujesz i ustawiasz premiery tych filmów. Jeżeli podzielisz sobie tak tą pracę, to uwierz, że będziesz w stanie dużo więcej filmów wykonać i być bardziej skuteczna w działaniach, ponieważ nie będziesz cały czas wychodzić z procesu, nie będziesz tracić czasu na takie poboczne sprawy jak wyciągnięcie oświetlenia. To by było na dzisiaj wszystko w tym wideo. Tymczasem pobierz checklistę do tego filmu, w której pomogę Ci skutecznie zacząć na YouTube i robić to efektywnie. I ta checklista tak naprawdę zawiera wszystkie punkty zawarte w tym filmie, krok po kroku, co możesz prowadzić, żeby ten skuteczny kanał na YouTube mieć, prowadzić i doświadczać go. Checklistę do tego filmu znajdziesz w opisie do tego filmu poniżej. Tymczasem my widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!